Cześć, z tej strony Mikołaj. Jak to 2 tygodnie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Flesza, gdzie opowiem Wam o najciekawszych premierach, nowościach i wydarzeniach, jakie moim zdaniem miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni. Natomiast umówmy się, jest sierpień, to nie jest czas najgorętszych premier, najwięcej dzieje się zawsze na początek sezonu, gdzieś tam jeszcze na początek roku najczęściej. Natomiast teraz to jest taki trochę moment jednak wygaszenia i tego nie ma tak dużo jak niekiedy, że aż ciężko było mi wybrać do Flesza najciekawsze nowości. Natomiast mam ich 10. 10 tematów, ale naprawdę ciekawych, godnych uwagi. Nie przedłużam, zapraszam Was do pierwszego newsa. A pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to nowa generacja Treka Supercalibera. No i teraz zwróćcie uwagę, że Trek Supercaliber to w pewnym sensie był rower rewolucyjny w ostatnich czasach, dlatego że on jakby zupełnie zmienił podejście do tego, jak mogą wyglądać fule do cross country i maratonów. Zwróćcie uwagę, że od kilku lat panuje taki trend, żeby jednak dawać rowery, które mają coraz więcej skoku zawieszenia i coraz bardziej progresywną geometrię. Zaczęło pojawiać się 120 mm skoku z przodu i z tyłu w cross country. No a w 2000 to już było chyba w 20 roku albo 19, już nie pamiętam. To był chyba 20, kiedy była premiera tego roweru. Trek nagle pokazał coś zupełnie innego. Zrobił fula, który stoi gdzieś pomiędzy hardtailem a tradycyjnym fullem, który miał 6 cm skoku z tyłu i 10 z przodu. Zresztą miałem okazję testować ten rower, tą pierwszą generację i naprawdę był to sprzęt, który podjeżdżał niczym hardtail. W zasadzie nie było potrzeby blokowania tylnego zawieszenia. On tak efektywnie, jakby tak był sztywny, tak efektywne było to zawieszenie, tak mało przesiadające, pompujące. Naprawdę no rower do podjeżdżania no fenomenalny. Natomiast czuć było, że to nie jest taki pluszowy full na zjazdach. No ale Trek Supercaliber pierwszej generacji przyjął się na rynku. Tych rowerów sporo jeździ i na trasach maratonów, i na trasach cross country. Widać, że ludzie po prostu, zawodnicy kupują ten rower, bo czują tą efektywność, którą on daje. I mimo, że to nie jest taki full do takiej mega fajnej zabawy na zjazdach, bo czuć, że to zawieszenie jest mniej efektywne w tej kwestii, no to jednak ten rower się przyjął na rynku. No i nie trzeba było długo czekać. Trek przygotował drugą generację tego modelu. To jest właśnie Supercaliber drugiej generacji, który ma o wiele bardziej progresywną geometrię, no i powiększony skok. 8 cm teraz z tyłu i 11 cm z przodu, czyli zwróćcie uwagę, że to zmierza tak naprawdę w kierunku tego, ile kiedyś miały fule do XC. Przy czym Trek twierdzi, że nadal Supercaliber absolutnie nic nie stracił z tej swojej zdolności do podjeżdżania, z tej efektywności właśnie przenoszenia naszych watów na napęd. I powiem Wam szczerze, że no, ten rower jest u nas teraz. Mamy go w teście i właściwie na dniach, nie wiem, czy w tym tygodniu, czy myślę, że w tym tygodniu puścimy jego film. Piotrek Berdzik go testował i był, no powiem wprost, mocno podniecony tym, jak ten rower się zachowuje. Powiedział mi coś takiego fajne zdanie, że ja wiem, jak ten rower opisać w jednym słowie. To jest full do XCO, a nie full do XCO XCM, bo ewidentnie czuć, że to zawieszenie nie jest w stanie wygasić jakichś wielkich dropów, jakichś wielkich błędów, ale kiedy znasz trasę na XC, kiedy wiesz, jak ją pokonać, no to rower jest świetny, dlatego że on pozwala Ci naprawdę jechać bardzo efektywnie po płaskim, bardzo efektywnie pod górę, a jednocześnie jest wciąż fullem, a natomiast kiedy trasę XC znasz, to wiesz, gdzie błędów unikać, gdzie jak lądować, gdzie jak przejeżdżać, jaką linię wybierać i naprawdę byłem z nim na paru treningach, kiedy się wkręcił w ten rower, to już było mi ciężko za nim nadążyć na moim fullu XC. Także powiem Wam szczerze, że no jest to ciekawy rower bardzo. Na pewno, tak jak powiedziałem, nowa geometria, nowy skok zawieszenia, nowy dostawca izostruta, czyli tego amortyzatora, który jest tutaj ukryty jakby w górnej rurze. Jest teraz to produkcja RockShoxa, a nie tak jak wcześniej Foxa. Także dużo zmian, które sprawiają, że ten rower staje się podobno, to mówił mi Piotrek, tak samo efektywny pod górkę, tak samo doskonały, jeżeli chodzi o transfer mocy, natomiast znacznie bardziej, bym powiedział, zjazdowy niż wcześniejsza generacja. No i cóż, ja Was nie będę zanudzał tym tematem. Jest artykuł na portalu Bike World z moim całym jakby wywodem na temat tego, co jest nowe w tym rowerze, jakie są zmiany w geometrii i tak dalej. To wszystko możecie sobie przeczytać. Jest tu kilka jeszcze ciekawostek, choćby to mocowanie właśnie tylnego hamulca. Natomiast na dniach zobaczycie na kanale test Piotrka Berdzika, właśnie jak mu się na tym rowerze jeździło, a powiem jeszcze tylko jedną rzecz. Mieliśmy najtłustszą wersję, jaka jest w kolekcji, która ważyła poniżej 10 kg, więc zwróćcie uwagę, no full poniżej 10 kg to jest naprawdę niesamowita zabawka. A z mojego punktu widzenia tylko jeszcze jedno fajne, co chciałem powiedzieć, że to jest bardzo uniwersalny sprzęt, dlatego że Trek jakby przygotował geometrię, ramę i właściwie pozwala używać
dwóch skoków zawieszenia, właściwie trzech. Fabrycznego 110, ale też setki albo 120. I to sprawia, że w takiej konfiguracji 120 na przykład dla mnie, dla wysokiego faceta, gdzie w trekach zawsze jest bardzo niska główka ramy, to naprawdę myślę, że mogłaby być fajna zabawka. Mi generalnie w rowerach do XC Treka przeszkadza to, że jest zbyt niska główka, ale właśnie przy skoku 120 mm to może się bardzo fajnie kompensować, więc powiem Wam szczerze, no ciekawy rower, nie zanudzam Was. Wchodźcie do artykułu, link w opisie filmu, czekajcie na materiał z naszym testem tego roweru, on już jest nagrany, tylko kwestia, żeby go opublikować i to naprawdę jest fajna sprawa. A teraz przechodzę do kolejnego materiału. To jest Specialized Epic Evo. Nieważne jaki to rower tak naprawdę, bo to rower nie jest żadną nowością. Na którym Sina Fry, to ciekawostka, bo dziewczyna bardzo niska, poniżej 1,60 m, więc zwróćcie uwagę, jak w ogóle wysoko ma kierownicę względem siodełka, jak na sportowe rowery, ale to nie o tym chciałem teraz mówić. Na którym Sina Fry jechała na Mistrzostwach Świata teraz w Glasgow. Kurczę, tego dobrze tutaj nie widać. Poczekajcie, pokażę Wam może na innym zdjęciu. O czym w ogóle mówimy? Mówimy o Specialized Flight Attendant. Jakiś czas temu Wam opowiadałem, że ewidentnie RockShox wprowadzi niedługo na rynek elektroniczne sterowanie zawieszeniem, dlatego że Nino Schurter zresztą wygrywał nawet Puchar Świata właśnie na przednim RockShoxu, zapewne Seedzie z Flight Attendantem. Natomiast nie widzieliśmy, jak to wygląda z tyłu, dlatego że w jego rowerze, czyli w Scotcie z parku, wiadomo, że tył jest schowany w ramię, tego w ogóle nie widać. Natomiast teraz mamy dostęp do zdjęć dzięki portalowi Bike Rumor, jak wygląda to z tyłu. Tutaj niech Was nie zwiedzie, że tam jakieś kable, bo akurat to, co te zdjęcia przedstawiają, produkt, gotowy produkt, plus takie urządzenie, które służy do zbierania danych z tego, jak pracuje zawieszenie, którego na treningu zawodniczka używała, żeby mieć dane na temat tego, jak to pracuje i żeby dopracować jakby ustawienia tego dampera. Więc zwróćcie uwagę, że ewidentnie wydaje się, że mamy tutaj normalną puszkę, która wygląda jak Seed Lux. Jakby damper to jest kopia Seeda Luxa, plus to takie, co tu widzicie na dole, co wygląda bardzo ładnie i wygląda jakby zintegrowane z damperem, to jest całe sterowanie Flight Attendant, czyli ten system, który teraz tutaj okrążam kursorem, mam nadzieję, że to widzicie, to jest jakby, to jest część produktu, natomiast to na górze wszystko, co jest przyczepione zipem, te kabelki, to nie jest Flight Attendant, tylko to jest dodatkowe narzędzie, które służy do perfekcyjnego ustawienia zawieszenia. Więc fajnie jest, że w ogóle po raz pierwszy widzimy, jak to wygląda, bo z przodu już to widzieliście, zresztą pokażę Wam to jeszcze raz, jeżeli ktoś do tamtego materiału wcześniej nie miał okazji dotrzeć. Z przodu to wygląda tak samo, jak wyglądało w widelcach, które już są na rynku, czyli tych do All Mountain, do Enduro, czyli normalnie jest po prostu na górze jakby ten taki cartridge dołożony i to całkiem fajnie, zgrabnie wygląda, z tym już wszyscy mieliśmy okazję się zapoznać, natomiast właśnie z tyłu do dampera jest dołożone coś takiego i też uważam, że to zgrabnie wygląda. W ogóle ciekawy news, tak, to, że no pojawia się to elektroniczne sterowanie zawieszenia, że pewnie wkrótce będzie ta premiera i tak naprawdę my jako użytkownicy będziemy sobie gdzieś tam na smartfonie w aplikacji ustawiali czułość tego, czy ma być to bardziej czułe, czy mniej czułe i po prostu będziemy mogli bez kombinowania, blokada, nie blokada, gdzieś tam pozycja pośrednia, cieszyć się tym, że nasze zawieszenie na podstawie czujników, które zbierają informacje od nas, z trasy, od tego, jak są siły, które działają na pedały, na kierownicę i to wszystko sprawia, że po prostu zawieszenie będzie samo się dostosowywało do tego, jak jedziemy i to jest genialne, tak? Są takie wyścigi XC na przykład, gdzie nie ma czasu wręcz myśleć o blokowaniu amora, że nie ma człowiek siły o tym myśleć, a tak to tylko zmienia biegi, opuszcza sztyce, a zawieszenie jakby pracuje sobie samo niezależnie i to jest świetne, ale zwróćcie uwagę, mnie to w rowerach trochę, może nie, że martwi, ale aż boli, ile do tego dochodzi tematów, tak? Ile dochodzi tematów właśnie, jakieś narzędzie do ustawiania tego, kolejne baterie do ładowania. Powiem szczerze, że to takie jest trochę mało romantyczne, jeżeli chodzi o kolarstwo. Dla mnie zawsze w rowerach fajne jest to, że one są takie proste, że są w sumie mechaniczne. Wsiadamy, jedziemy, odkrywamy wspaniałą trasę, bawimy się gdzieś tam na szlakach, a tutaj tak naprawdę dochodzi masa rzeczy, które trzeba jakby ustawiać, trzeba gdzieś tam serwisować i one już w trakcie jazdy są genialne, ale to, co trzeba zrobić wokół nich, to jest mnóstwo roboty i to jest trochę tak jak współczesne samochody, one są bardzo wygodne w trakcie jazdy, bardzo komfortowe zawieszenia, które dobrze się trzymają, fajnie tłumią, auta są w ogóle wygodne, do tego szybkie, oszczędne, ale zwróćcie uwagę, jak są mało trwałe. I tak samo trochę jest z rowerami. Rowery są genialne, ale są coraz bardziej skomplikowane, wymagają coraz więcej serwisu, coraz więcej pieniędzy, kosztów nakładu wszelkiego rodzaju i czasowych, i finansowych. I mnie to osobiście boli. Natomiast no jest to świetna sprawa, świetny gadżet i na pewno do XC na najwyższym poziomie, no genialna nowość. Nie wchodzę w szczegóły, bo ich nie znam tak naprawdę, natomiast widzimy, jak to wygląda i to na pewno jest ciekawostka. Przechodzę dalej.
To jest fajny temat. Też mamy z tego artykuł na portalu, więc do niego Was zapraszam. Pinarello Dogma XCHT to jest nowy hardtail do XC maratonów marki Pinarello. Jak dobrze wiecie, Team Ineos, którym jeździ i Thomas Pidcock, i Paulin Ferrand-Prévot, potrzebowali zrobić rowery i do Przewaja na początku dla nich, i potem do XC, więc zrobili fullach, którego już pokazywałem Wam wiele razy. No a teraz na prośbę i jeżdżenie Paulin Ferrand-Prévot zrobili też hardtaila. To jest w ogóle ciekawe, że jednak hardtaile nie umarły jeszcze w cross country. Okazuje się, że nadal zawodnicy chcą mieć takie rowery, bo jednak przez dłuższy czas było tak, że no odchodziło się od tych hardtaili. Trasy tak się utrudniły, że jednak fule zaczęły dominować. Natomiast tutaj no, to szczególnie kobiety często mają taką potrzebę, bo jednak one są dużo lżejsze niż mężczyźni i jakby procent masy i rower stanowi duży procent masy ich ciała, więc jakby im one tą wagę, ten kilogram nadwagi, którą daje full, bardzo czują. Więc tak, w ogóle genialne wejście na rynek, bo rower został pokazany i zdobył trzy medale. Dwa Paulin Ferrand-Prévot i jeden w short tracku Thomasa Pidcocka, bo Pidcock już na wyścigu głównym XCO pojechał na fullu. Więc genialne wejście na rynek, premiera, od razu trzy medale Mistrzostw Świata. No i zwróćcie uwagę, no rower moim zdaniem akurat brzydki, mi się nie podoba w ogóle, ale jeżeli chodzi o ciekawostki, bardzo ciekawe dwie rzeczy. Pierwsza, totalnie asymetryczny tylny trójkąt. To bardzo tutaj widać, właśnie okrążam tę okolicę, że po stronie hamulcowej widełki idą bardziej do góry, po stronie napędowej jest to takie załamanie. Nie wiem, ile to daje, co to daje tak naprawdę, jeżeli chodzi o sztywność, o tire clearance, o maksymalną szerokość opony, natomiast no, wyróżnia to ten rower bardzo mocno. Mi się to osobiście nie podoba, jakaś taka asymetria, chociaż no, mówi się, że asymetria to jest właśnie coś fajnego. Generalnie nie mam nic do asymetrii, ale to mi się nie podoba. Na pewno też prawe widełki łańcuchowe mocniej obniżone niż lewe, tutaj to widzicie na dole. No i to, co charakterystyczne dla rowerów Pinarello, tych MTB, to jest to takie okienko powyżej węzła supportowego. Myślę, że na pewno ta rama jest i komfortowa, i sztywna zarazem, bo takie jakby są założenia dla zrobienia dobrego hardtaila, żeby to właśnie wszystko było połączone, tak? Czyli żebyśmy mieli maksymalny transfer mocy, dużą lekkość konstrukcji i wciąż dobre tłumienie wibracji. Natomiast, no mówię, wygląda to dyskusyjnie, mi się to akurat nie podoba, ale co do roweru, no wejście na rynek genialne, charakterystyczny garb na górze to też tak, no rower, tego roweru się nie da pomylić jakby z innymi konstrukcjami na rynku, bo jest bardzo oryginalny. Co jeszcze mogę powiedzieć? No myślę, że to tyle, że po prostu jest właśnie kolejna premiera ciekawa z marki Pinarello. I co właśnie ciekawe, pokazuje to, że mimo, że jakby no hardtail ewidentnie został wyparty na trasach cross country przez fulę, to jednak marki nadal robią tego typu rowery, a ja powiem od siebie, bo ja regularnie sam jeżdżę i na fullu, i na hardtailu, że uważam, że hardtail, który ma szerokie opony, gdzieś tam 2-4 cala, dropera i widelec, który ma nieco więcej skoku, na przykład 110 mm albo 120, to naprawdę jest rower, który potrafi dużo zaoferować w terenie. I ja nie uważam, żeby fule były zawsze i wszędzie lepsze, a szczególnie dla amatorów, którzy no, mają mniej czasu na opiekę nad takim rowerem, nad serwisowaniem tego roweru, nad nawet płaceniem za serwis, za kupno droższego sprzętu. No i jeszcze jedna kwestia nad ustawieniem tego roweru, bo ustawienie sobie dobrze zawieszenia to wcale nie jest takie hop-siup i często pojedziemy na jakąś trasę nową, gdzie się okazuje, że nasze ustawienia trochę nie do końca się sprawdzają, a taki hardtail zawsze jest mniej kłopotliwy w tym i uważam, że te nowoczesne hardtaile naprawdę potrafią świetnie jeździć. Kończę temat Pinarello, przechodzę dalej. To taki news trochę, bym powiedział, krótki, ale warto o nim powiedzieć. Jak pewnie wiecie, trzech, no można powiedzieć, multisportowych gwiazdorów startowało też na wyścigach XC w Glasgow. Van der Poel, który miał kraksę, więc jakby tutaj się nie udało mu przejechać dłużej niż kilka minut wyścigu. Thomas Pidcock, no ale jeszcze właśnie Peter Sagan. I news jest taki, że no oczywiście Sagan nie pojechał jakoś tam rewelacyjnie tego wyścigu. Pojechał go, można powiedzieć, na miarę swoich obecnych możliwości i też tego, że w ogóle od dawna się nie ściga w XC i mimo, że jest świetnie technicznie, on no rewelacyjnie jeździ na rowerze, to taka sztywność ciała szosowa pewnie gdzieś tam mu przeszkadzała na trasie. Ale jest bardzo fajny news, że Sagan dołącza do teamu Speca, fabrycznego teamu Speca i w 2024 roku będzie ścigał się właśnie, to pewnie już większość z nas wie, już nie na szosie, kończy karierę
szosowca, ale chce się jeszcze pościgać na MTB i będzie ścigał się na MTB w fabrycznym teamie Speca. To oczywiście nie dziwi nikogo, bo Spec to jest maszyna, która jakby dostagana jest przyklejona wręcz i wszystkie kolejne drużyny, które on zmieniał, to było tak, że on podpisywał kontrakt, ale wraz z tym, że Spec przechodzi do tej drużyny jako sponsor rowerów, także tutaj jakby mnie to nie zdziwiło, że on do tego Speca poszedł. Natomiast no, uważam, że to jest w ogóle fajne, tak? To jest wielka postać, wielki gwiazdor, kolarz niesamowicie szosowy, który w czasie, kiedy był w swojej też top formie takiej fizycznej, to potrafił tak inteligentnie, tak spektakularnie wyścigi rozgrywać, że pod tą taką maską takiego właśnie chłopaka, no nieraz bym powiedział, takiego lekkomyślnego, z głupkowatymi zachowaniami, z dużą ilością żartów, tutaj mamy tak inteligentnego kolarza, że naprawdę no to jest niesamowitego formatu gwiazda moim zdaniem. I to, że teraz już trochę jeździ gorzej, trochę o nim zapomnieliśmy, teraz jest Van Aert, tak, Van Der Poel, Pidcock, ale pamiętajcie, że to jest niesamowita gwiazda, niesamowity kolarz. I to, że on trafia teraz do właśnie świata MTB, właściwie wraca, bo on kiedyś był mistrzem świata chyba juniorów, z tego co pamiętam, w XC w 2000 bodajże 8 roku, a może i wcześniej, nie wiem, nie jestem pewien, nie chcę teraz tutaj mówić, no to jest niesamowite, myślę, wydaje ubarwienie dla kolarstwa górskiego i to jest świetny news, naprawdę świetny news. To tylko tak pokrótce, macie zdjęcie Sagana z mistrzostw świata. I chyba ostatni mój, a nie, nie, przedostatni news z MTB. I to jest ciekawa premiera, bo tutaj dużo mówię o jakichś rowerach, a teraz wracam do komponentów. RockShox pokazał nowy powietrzny damper, czyli tylny amortyzator Vivid Air, który ma jakby zupełnie nową konstrukcję, ma nową komorę powietrzną, bodajże nowy tłumik, z dużo większą w ogóle komorą, z lepszym uszczelnieniem. I tak naprawdę to jest damper dedykowany do DH, do e-bike'ów, do enduro, czyli tam, gdzie działają duże siły, gdzie jakby są duże, mocne uderzenia i potrzeba czegoś, co naprawdę to zniesie. I co jest ważne, wiadomo, że w tych zastosowaniach bardzo często jednak kolarze czy rajderzy, jak to powiedzieć, użytkownicy preferują dampery sprężynowe. Natomiast to jest oczywiście damper powietrzny, ale RockShox twierdzi, że charakterystyka jego pracy jest bardzo zbliżona do tego, co właśnie oferuje taka tradycyjna sprężyna. I to w ogóle widzimy, że to zaczyna się tak trochę teraz zmieniać ostatnio, że coraz więcej pojawia się damperów właśnie powietrznych, które mają zastępować w działaniu czy naśladować to, jak działają sprężyny. I to jest ciekawe, czy branża do tego dąży, żeby jednak te sprężyny wyeliminować, czy jak, ale jest to ciekawostka i na pewno do takich właśnie najcięższych zastosowań fajna nowość. Tutaj polecam ten artykuł, link oczywiście będzie w opisie filmu. Myślę, że wiele osób może to zainteresować. To tak pokrótce. A teraz przechodzę do ostatniego newsa ze świata MTB. Właściwie to jest taki news, nie news, bo to nie jest żadna nowość, ale pewnie wielu z Was kojarzy taki wyścig Leadville 100. W Stanach Zjednoczonych to jest wyścig MTB na 100 mil, taki, który nie jest zbyt trudny technicznie, ale jest to wyścig MTB. Tam wygrywały różne gwiazdy kolarstwa, włącznie z tym, że Lance Armstrong wygrywał też ten wyścig w swoich jakichś tam latach jeszcze, kiedy mógł się ścigać, kiedy nie był zbanowany za doping na wieki. Ja tak na marginesie nie rozumiem tego banowania Armstronga, a innych doperów nie, ale chyba dlatego, że tam jeszcze jakieś kwestie pewnie były finansowe i tak dalej z UCI, ja nie chcę w to wchodzić, ale generalnie nie rozumiem tego, czemu się jego piętnuje, a innych nie, ale to jest jakby ciekawe, że wyścig MTB, który nie jest generalnie zbyt trudny. Dużo kolarzy bierze hardtaile, dużo kolarzy jakieś takie ciekawe próby zrobienia pozycji też bardziej aerodynamicznej. Niektórzy jakieś takie w ogóle miksy typu krawnica szosowa do górala, żeby to był taki bardziej ala no, gravel, ale terenowy na maksa. W każdym razie Lachlan Morton, amerykański zawodnik, pewnie go kojarzycie, bo to jest taki gość, który jest bardzo charakterystyczny, a jeżeli nie, to, no, to możecie sobie sprawdzić. Miał takiego hardtaila na bazie skalpela HT oczywiście, czyli najnowszej ramy Cannondale'a, która wciąż jakby jest tym typowym hardtailem do XC, który właśnie został przygotowany pod takie szybsze jeżdżenie, że tak powiem, w łatwiejszym terenie. No i zwróćcie uwagę, mostek. Ja nie wiem, ile to jest stopni w dół, ale widzicie, gdzie jest główka, widzicie, gdzie mostek jest zamocowany, a gdzie jest kierownica. Po prostu to obniżenie, nie wiem, ten, niesamowite w ogóle. Oczywiście pod to jest też przygotowana pozycja siodła. Zwróćcie uwagę, jak siodełko jest maksymalnie przesunięte do przodu, lekko pochylone w dół, tak żeby on mógł jakoś
wygodnie na tym jeszcze siedzieć. Do tego oczywiście wielka zębatka z przodu, żeby te prędkości przełotowe mieć wysokie. Ja wam tylko pokazuję, jak czasami no dziwne, nie wiem, niezdrowe, nienaturalne pozycje mają kolarze, bo to jest tego doskonały przykład. I generalnie nie naśladujcie tego, tak, że to jest zarezerwowane dla zawodowców i którzy mają, nie wiem, jakieś kręgosłupy z gumy. Ale to taka ciekawostka, że na tym się da jeździć i na tym da się pokonywać techniczne jakieś odcinki. Bardzo ciekawa konfiguracja. Kończymy MTB, przechodzimy do szosy. Panie kierowniku, jak tam licznik? Ile mamy czasu już ze sobą? Dobra, to lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj jest na tyle mało newsów. Miałem taki cel, że może sobie w pół godziny się uwinę, ale nie wiem, czy to się uda. W każdym razie przechodzę do ciekawej nowości, moim zdaniem ciekawej. To jest rower Rose Reveal AL, czyli aluminiowy model Reveal. Jest też jego wersja karbonowa. Marka Rose to jest niemiecki producent. Mówiłem wam ostatnio o hardtailu tej firmy, która działa tak jak Canyon, czyli sprzedaje rowery z Niemiec, przychodzą do nas w kartonie, składamy sobie, czyli montujemy koło, kierownicę odwracamy, żeby była prosto i jedziemy. I powiem wam tak, wróciłem do marki Rose z tymi newsami, bo jakoś o niej zapomniałem, bo na polskim rynku ona jest teraz mało aktywna. Kiedyś była bardzo aktywna, tam był nawet człowiek, który zajmował się polskim rynkiem, Polak. Pozdrawiam Cię, Piotrek, jeżeli jeszcze nas oglądasz, albo może w ogóle nas oglądasz, albo pierwszy raz nas oglądasz. I inwestowali w marketing w Polsce, tych rowerów było też dużo u nas w testach różnych. Natomiast teraz tego nie ma, ale powiem wam tak, jak pracowałem jeszcze dla magazynu rowerowego, czy jak pracowałem dla szosy, miałem okazję testować naprawdę, no myślę, że około 5-6 rowerów Rose. Sam kiedyś kupiłem sobie przełajówkę Rose jeszcze na cantilaverach na aluminiowej ramie. I to, co chciałem wam powiedzieć, tak od siebie, to że rowery Rose nigdy mnie nie rozczarowały, i to nie jest teraz żadna reklama, żebyście wiedzieli, nigdy mnie nie rozczarowały jakością prowadzenia. One po prostu się zawsze fajnie prowadziły, a co jeszcze fajne było to, że aluminiowe ramy Rose zawsze miały tak wypolerowane spawy i to było tak polakierowane, że one wyglądały no jak rama karbonowa, po prostu mega estetycznie. A przy tym, no naprawdę te rowery aluminiowe jeździły rewelacyjnie. Ja nie miałem żadnych problemów, żeby powiedzieć, że nie wiem, że było, nie wiem, niekomfortowo, albo za sztywno, albo za miękko. No naprawdę to była marka, która pokazywała mi zawsze, że rama aluminiowa jakby nie stoi daleko za ramą karbonową, jeżeli chodzi o taki ogólny performance i zachowanie w trasie. I co chciałem wam pokazać? To jest właśnie Rose Reveal AL, czyli nowoczesna szosa endurance, komfortowa, która ma być wygodna dla amatorów, ale potraktowana właśnie w ten sposób, że jej rama ma kształty podporządkowane aerodynamice, żeby ona była też szybka, żeby ciała dobrze powietrze, plus nowoczesny tire clearance. To opony do 32 mm tutaj wchodzą. Może to nie jest bardzo dużo, ale 32 mm to już jest sporo. I to jest rower, który no, wygląda genialnie, bo zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma żadnych właśnie spawów. To jest rower z aluminium, on nie ma żadnych widocznych spawów, wszystko jest wypolerowane, wszystko wygląda bardzo ładnie, tak naprawdę tylko przy haku przerzutki, przy hakach tylnego koła, tam gdzie jest mocowanie sztywnej osi, tam widać tak naprawdę jedynie spawy i może przy mufie suportu, a tak to ten rower nie zdradza swoim wyglądem, że to jest szosa z aluminium. Po drugie, tego nie wiem, bo nie jeździłem tym konkretnym modelem, ale spodziewam się, że jeździ ten rower świetnie, bo tak jak powiedziałem, z Rose zawsze miałem dobre doświadczenia. I kiedyś taką szosówką entry level był model Pro SL. A teraz ewidentnie Pro SL chyba będzie już przez niego jakby wypierany przez tego Reveala. I jest jego wersja karbonowa. Nie wiem, czy mam tutaj gdzieś ją na zdjęciu w tym artykule Bike Rumoru. Chyba nie, chyba jest tylko ta aluminiowa. Ale chciałem wam po prostu powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawa propozycja szosówki. Takiej, która może was zaspokoić, jeżeli chodzi o rower, który jest wyjściowo kompletny i gotowy do jazdy. Rose podaje, że rama waży 1300 gramów, czyli naprawdę spoko jak na ramę z aluminium. No wygląd jest genialny, potraktowanie właśnie, jeżeli chodzi o kształt rur, danie mu takiego właśnie treatmentu aero ewidentnie jest tutaj widoczne. Do tego wchodzą tutaj szerokie opony 32 mm. No i teraz ceny, bo to jeszcze jest mega ważne, o czym chcę powiedzieć. Zwróćcie uwagę, no ta rama jest przepiękna, no to jest rama z aluminium, jest po prostu przepiękna. Ja nie wiem dlaczego, ale jakoś mam do aluminium zawsze taki sentyment. Ja zresztą mam jeden rower aluminiowy i uważam, że jest świetny. Powiem wam, że naprawdę. Ale wracając do tematu, ceny. Najtańsza wersja tego modelu kosztuje 1849 euro. Ale chciałem wam pokazać ten model, bo to jest Reveal na 105 DA2, który kosztuje 2499 euro, czyli za około 10 tysięcy z groszem, no trochę więcej niż 10 tysięcy, ale za lekko ponad 10 tysięcy złotych macie rower, który wygląda genialnie, naprawdę genialnie. Ma świetną aluminiową ramę, ma 105 DA2 i moim zdaniem naprawdę, no ja sam tak teraz trochę jestem na etapie poszukiwania szosy. Akurat to nie jest mój target, bo ja nie chcę szosy Endurance, ale,
Ale jak zobaczyłem ten rower, to pomyślałem, że muszę wam go pokazać, bo naprawdę no, robi na mnie wrażenie. Robi na mnie wrażenie po pierwsze, że jest w dobrej cenie, po drugie, że jest ładny, a po trzecie, jak dużo można wycisnąć z aluminium, ale rodze zawsze było w tym dobre, dlatego no, polecam wam, żebyście sobie na ten artykuł jeszcze zerknęli, żebyście się z tym modelem zapoznali, bo moim zdaniem jest ciekawy i godny uwagi. A teraz przechodzę do marki, o której mówiłem przed chwilą, bo która działa w identyczny sposób. Niedawno była premiera, Canyon pokazał nowego Endurace'a w wersji CFR i CF. Jak się spodziewacie, jak znacie ten model, no to Canyon Endurace to jest najbardziej popularna szosówka Canyona, najlepiej sprzedająca się szosówka Canyona. To jest model, który jest z tej kategorii Endurance, czyli rowerów długodystansowych, które mają nieco bardziej wyprostowaną, krótszą pozycję, większą bazę kół, wyższą główkę ramy, mają lepiej się prowadzić, bym powiedział, dla amatorów, być bardziej bezpieczne, takie generalnie łatwiejsze w obyciu i też bardziej komfortowe w aspekcie pozycji ciała na rowerze i tłumienia drgania. Natomiast Endurace to nie jest błąd, Canyon tak nazywa swój rower. I powiem wam, że testowałem starszą generację Endurace'a i muszę wam powiedzieć, że ta nazwa fajnie pasuje do tego modelu, bo to jest rower, który owszem, jest mniej sportowy niż sportowe szosy, ale ten pierwiastek race jest w nim bardzo odczuwalny. I powiem wam szczerze, że ja jestem takim no może bardziej sportowym typem użytkownika, ale Endurace jest rowerem, który nie dawał mi takiego poczucia, że jest zbyt turystyczny dla mnie. I uważam, że dla masy już ludzi na rynku, dla 80% szosowców, to jest idealna propozycja, jeżeli chodzi o geometrię i takie właśnie jakby spełnienie ich potrzeb. No i właśnie. I Canyon pokazał nową generację tego modelu. Tutaj w geometrii rewolucji oczywiście nie będzie. Natomiast są nowe rozwiązania techniczne. Rama, w ogóle właśnie, dochodzi rama CFR, czyli ta najwyższa w Canyonie, która jest zarezerwowana dla tych najbardziej sportowych konstrukcji. Najlżejsze ramy, najlżejszy kompozyt węglowy, najbardziej zaawansowana technologia obróbki materiału i dzięki temu rama jest po prostu najlżejsza. Więc jest rama CFR i rama CFSLX. Pamiętajcie, że jeszcze są ramy CFSL w Canyonie, jeszcze są ramy CF. To tych nie ma w tym nowym Endurace. Jest tylko topowy CFR i CFSLX, więc jakby jest to w tym momencie rower dedykowany tylko dla osób tych, co mają trochę bardziej zasobny portfel, ale co tutaj fajnego widać? Dalej jest komfort, dalej jest sztyca taka właśnie, bym powiedział, dwuczęściowa, która gwarantuje dużo odgięcia. Canyon podaje, że ta sztyca u nich daje 20 mm jakby skoku, o to jest coś takiego, to pewnie już znacie, bo to się nie zmieniło. Dalej oczywiście rama karbonowa, tak jakbym powiedział, no, podobna linią do tego, co było wcześniej, ale teraz znajdę jakieś zdjęcie i pokażę wam, jakie są zmiany. Zmiana numer jeden, schowek w górnej rurze. To jest ciekawostka i to fajnie pasuje do rowerów takich właśnie całodniowych, na dłuższe wycieczki, że jest w rowerze miejsce, gdzie można schować czy narzędzia, czy jakąś kurteczkę, jak ją dobrze zwiniecie, czy cokolwiek tam sobie chcecie, nie wiem, macie ochotę coś nielegalnego przetransportować na przykład na piknik. Oczywiście się śmieję, ale to generalnie jest pod kątem pompki CO2, łyżek chyba i dętki. W każdym razie jest schowek i to jest duża nowość, która się fajnie wpisuje jakby w tego typu maszyny. Druga sprawa, dużo bardziej aerodynamiczne kształty ramy i no chciałbym wam to jakoś pokazać, ale powiem szczerze, że ja pisałem ten artykuł i nie pomyślałem o takim zdjęciu, które dobrze to oddaje. A może tutaj na górze było takie zdjęcie? Przepraszam was. O, tutaj to będzie widać. To już było, ale to wcięcie pod tylne koło, tutaj przy na rurze podsiedłowej, ono jest teraz jakby głębsze. Dodatkowo bardziej spłaszczone są i jakby wydłużone lagi widelca, więc jakby ewidentnie ta powierzchnia czołowa i niektóre takie detale, które są wyeksponowane na wiatr, one są bardziej aero. I tak w dużym skrócie można powiedzieć, że ten nowy Endurace w tych topowych wersjach, czyli CFSLX i CFR, bardziej aero, tak samo komfortowy jak był, nadal ze schowkiem. No i oczywiście jest to rower bardzo uniwersalny, mieści oponę do 35 mm, więc można śmiało zrobić z niego gravela w lekki teren. Ja wam powiem, że ja tym rowerem jeszcze w starej generacji, który miał mało miejsca na opony, jeździłem na 28 szosowych i ja na tych 28 jeździłem też po szutrach, po jakichś polnych drogach, kiedy było sucho, kiedy nie było błota i prowadzenie tego roweru było takie, że spodziewam się, że z jakimiś 32, czy 33, czy 35 oponami to można naprawdę śmiało sobie latać po szutrach, po jakichś leśnych drogach. To no, genialny rower, jeżeli chodzi o prowadzenie, moim zdaniem, więc
Fajna zabawka, fajna premiera. Czekamy tak naprawdę, kiedy będą te same feature'y w tych tańszych ramach, bo na razie jest tak, że to wszystko, co powiedziałem, to jest nowość i to jest w tych topowych dwóch jakby odsłonach. No a jeszcze jest CFSL, CF i jeszcze są ramy aluminiowe, także tutaj jakby ta linia jest dużo bogatsza, ale ona pozostaje w takim kształcie, jak była wcześniej. Dalej szosa, kolejny news, może nie jakiś spektakularny, ale myślę, że właśnie ważne dla osób, które budują sobie rowery i jakby potrzebują chociażby kół i nie chcą pójść coś mega drogiego. DT Swiss, marka, która moim zdaniem produkuje genialnej jakości komponenty. Oczywiście są wpadki, się zdarzają, ale jeżeli chodzi o piasty, to Ratchet to jest coś, co ja bardzo lubię i generalnie jakość kół DT też mi pasuje. I to pewnie wiecie, tam są różne linie, tak? G do gravela, C do cyclocrossu, A to aero, czyli to takie najbardziej wyścigowe koła, P performance, coś pomiędzy zaawansowanym turystą a sportowcem, czyli właśnie taki no, sportowiec amator powiedzmy, no i E endurance. I tak naprawdę dużo dzieje się, czy najwięcej dzieje się tak naprawdę w kołach linii E, czyli Endurance i P Performance. Tutaj może nie ma jakichś spektakularnych zmian, ale DT po prostu odświeża swoje koła. Przede wszystkim mówię tutaj o obręczach. Idzie za trendem tego, że nabywcy chcą coraz więcej komfortu i producenci jakby też idą w tym kierunku. Coraz szerszych opon używamy i to używają ich zawodowcy, i to używają turyści. I po prostu, żeby jakby koła były dopasowane do tej szerokości, większej szerokości opon, no to koła mają obręcze, które po prostu rosną na boki. Nowe koła serii Endurance urosły o 2 mm. Teraz obręcze mają szerokość wewnętrzną 22 mm, miały 20, a z kolei Performance, czyli te sportowe, mają teraz 20, a miały chyba 18, czyli po prostu po 2 mm szersze obręcze. Zresztą ja mam w ogóle, tutaj patrzę w tym momencie, wy tego nie widzicie, ale tu stoi mój rower przełajowy, w którym mam obręcze R, czyli te endurance'owe. Ja mam te stare właśnie 20, a teraz byłyby 22 już, także to jest taka zmiana. I generalnie to jest tyle. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli po prostu, że koła DT Swissa jakby przeszły taki lifting, taki update. I tutaj mamy całą tą linię, tak? 1800, 1600, 1400, czyli to z reguły oznacza, że tam to jest mniej więcej masa tych kół. Im niższa, tym oczywiście lżejsze i tym lepsze koło i też lepsza piasta. Ale ja uważam, że naprawdę dla takiego amatora, który sobie śmiga gdzieś tam szosą bez jakiejś aspiracji, żeby wygrywać wyścigi, to już od tego 1600 w dół są po prostu dobre sportowe koła. A 1800 to jest dobre koło, ale takie dla początkującego. I powiem Wam, że jeżdżę na takich kołach akurat zbudowanych, nie w całości, ale z części też DT. I mam takie i w przełaju, i w szosie. I powiem Wam szczerze, że naprawdę mnie to nie ogranicza. Jak tak sobie patrzę na te nowe obręcze, to po prostu mi się podoba, że DT Swiss idzie z duchem czasu i unowocześnia swoje produkty. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, wszystko możecie sobie w tym artykule zobaczyć, natomiast wiedzcie, że teraz szukając nowych kół, a mając nowoczesny jakiś rower i chcąc mieć szerokie opony, to można właśnie pójść w tą nową serię z szerszymi felgami, a jeżeli szukacie jakichś, nie wiem, tańszych rzeczy i nie zależy Wam, że mieć opony 28, 32, tylko raczej 25, to jest cały czas Wasz temat, to też bądźcie czujni, bo pewnie na rynku będą teraz przeceny tych starszych modeli, które były właśnie węższe. No i na koniec taka ciekawostka, taki właściwie news dla mnie śmieszny, bo ja się tym nie jaram. Mnie zbijanie gramów jakoś tak bardzo nie ekscytuje. Oczywiście fajnie mieć lekki rower i lekki rower czuć, ale wydawanie masy kasy na jakieś takie detale, które są po prostu bardzo drogie, bo są bardzo lekkie, wydaje mi się... No, znaczy jak ktoś ma na to pieniądze, to spoko, nie? Ale tak jak ktoś nie ma pieniędzy i żyłuje, żeby kupić, to wydaje mi się, że to jest bez sensu. Natomiast ciekawostka jest taka, że mocowanie takie do komputerków rowerowych, do kierownic zintegrowanych aero, które waży 12,9 grama, czyli według producenta to jest najlżejsze na świecie mocowanie właśnie do komputerków. No niesamowite, tak, że można jakby przygotować produkt, który jest sztywny, który jest stabilny, który jest bezpieczny i który tak mało waży. Fajnie to wygląda, nie powiem, jak ktoś ma szoskę, która kosztuje 5, 6, 7 dyszek i ma tam wszystko topowe, no to aż by się chciało mieć takiego właśnie Altitude'a, bo po prostu to jakby wygląda, no to uzupełnia optycznie jakby klasą taki topowy rower szosowy.
Fajna rzecz dla fanów niskiej masy, na pewno ciekawa nowość i też ciekawostka, która właśnie pokazuje, że te granice tej niskiej masy właściwie no prawie nie istnieją, tak? Pewnie jeszcze kilka lat i takie coś będzie ważyło 8 gramów, bo tak będą zaawansowane materiały i możliwości ich obróbki. To tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem moim gadaniem, że te newsy były dla Was ciekawe. Zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach Waszym zdaniem na temat tych produktów, czy to jest hot, czy not, czy to nie jest hot. Także dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie znowu się zobaczymy i wtedy też przygotuję dla Was moim zdaniem najciekawsze nowości, które są na rynku rowerowym. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia.